Rock Radio. Dzień dobry. Rozpoczynamy nasz poranny teleturniej. Teleturniej w rannym kakao. Dzień dobry, witam Państwa. Dzień dobry. Chciałbym przedstawić uczestników, a właściwie uczestnicy przedstawią się sami. Zawodnik numer jeden. Dzień dobry, nazywam się Piotr i przyjechałem z Warszawy. Bardzo mi miło. Czym się zajmujesz? Pracuję w radio, prowadzę audycję Ranne Kakao. Czy ktoś cię będzie wspierał w tym ciężkim pojedynku? No są ze mną, jest Karol, wydawca, jest Marcin, realizator i jest mój współpracownik Tymon, który okazuje się, że jest po drugiej stronie barykady. Bardzo mi miło, no właśnie. Zawodnik numer dwa, proszę się przedstawić. Nazywam się Tymoty Mański, jestem nieudacznikiem, udaję muzyka, scenarzystę, aktora oraz prowadzącego program radiowy. Skąd pochodzisz? Z Trójmiasta, urodziłem się w Gdańsku. Mm-hmm. Czy ktoś teraz lat temu. W tym turnieju będzie cię wspierał? Tak, mój kot o imieniu Lucy. Świetnie. Panowie, zasady są proste. Tak. Kto pierwszy, ten lepszy. Kto będzie miał więcej poprawnych odpowiedzi, ten wygrywa. Mhm. Nagroda stoi tu, przed nami. Słoik, piękny słoik ogórków. Oj. Tymon, czy jesteś gotowy? Jestem. Zostanę. Rozpoczynamy. Kategoria fizyka. Pytanie. O, kocham. Jak reagują ze sobą dwa ładunki różnoimienne? Przyciągają się. To jest poprawna odpowiedź. Brawo. Niesamowite. Niesamowite. Nie wierzę. Tak jest. Plus z minusem przyciągają się. Tak jak w życiu. Czy chciałbyś odpowiadać na kolejne pytanie sam, czy chcesz przekazać pytanie przeciwnikowi? Przeciwnikowi. Czy ja mogę teraz kogoś pozdrowić? Też nie. Teraz tak. A. Chciałem pozdrowić moją mamę Marię. Pozdrawiamy mamę Marię. Dziękuję. Przyłączamy się do tych pozdrowień. Dziękuję Państwu. Piotrze, dla ciebie tak. Kategoria chemia. Pytanie. Tak. HG to symbol? HG. HG. Oczywiście samo H. Ja wiem. HG, WDP. No. Dlaczego ty możesz, panie prowadzący, on się ze mnie śmieje i to mnie wybija. Czy chciałbyś skorzystać z pomocy? Ubikacji? Na razie nie, bo oszczędzam. Dobrze, to proszę o odpowiedź. Symbolem jakiego pierwiastka jest HG? Nie wiem. Czas minął. Srebro. Poprawna odpowiedź to Rtęć. No dobrze. Tak. Zgadzam się. Dobrze. Przypomnę również, że po czterech rundach mamy remis 2-2. Piąta decydująca runda będzie odmienna od wcześniejszych. Runda ta będzie polegała na zadaniu jednego pytania, ale z dziedziny, którą wybierze przeciwnik. Rozumiem. Piotr zadaje pytanie z dziedziny fizyka kwantowa. O tym mendo. Zostaw są gaz. Ty, Piotrze, gotowy jesteś do zadania pytania? Tak, tak. Jaki wzór ma zasada nieostateczności Heisenberga? Nie, no to jest za trudne pytanie. To jest dość proste pytanie. Myślę, że jeśli Tymon chwilę się zastanowisz, odpowiesz samodzielnie na to pytanie. Nie ma wzoru. Odpowiedź nie ma wzoru. No, niestety to jest trójkącik X, trójkącik P, wyższe, równe, H łamane przez 2. Jak słyszałeś, Tymonie, odpowiedź była bardzo prosta. Wystarczyło się chwilę No dobrze. Dobrze, w takim razie nie ma punktu. I teraz poproszę Piotra, żeby wybrał dziedzinę, z której chciałby usłyszeć pytanie. Astronomia. Tymon, proszę o pytanie z dziedziny astronomia. Jaka jest najdalej oddalona od naszej
Galaktyka widoczna w teleskopie. Hubble'a. W teleskopie Hubble'a, zaznaczmy. Tak. Masz chwilę na zastanowienie. Galaktyka... Przepraszam, ja muszę znać odpowiedź, czy nie? Nie, niekoniecznie. Niekoniecznie. Galaktyka... Natomiast my te odpowiedzi oczywiście znamy. Lizuta. Lizuta. Galaktyka... Lizuta. Małego karła. Niestety, panowie, nie macie punktu, ale jakoś musimy to rozstrzygnąć, w związku z czym ostatnie pytanie zadam ja. To może teraz będziemy dzwonić. Będzie to pytanie z dziedziny sport. Odpowiadamy na zasadzie, kto pierwszy, ten lepszy. Pytanie zadaję ja. A na jakie Liga Światowa Siatkówka. Okay. Z kim reprezentacja Polski zagra najbliższy mecz w ten weekend w Lidze Światowej? Proszę. Jaka to była odpowiedź? Z USA. Tymon? Dziękuję. To jest poprawna odpowiedź. Zwycięża Tymon. Swoich ogórków, Tymonie, na razie symbolicznie przesyłamy. Ja się podzielę z Piotrem, dziękuję serdecznie, panie Zygmuncie. Ja się podzielę z nim podczas śniadania. Tak? Ja jestem dobry. Tak, dobry, pan. Jesteś bardzo szlachetny, Tymonie. Chyba, że to jest... Dziękuję, chciałbym obu uczestnikom złożyć gratulacje, bo naprawdę reprezentowaliście bardzo wysoki poziom wiedzy, zwłaszcza o tej porze, zwłaszcza rano. Także dziękuję bardzo. Dziękujemy, panie Zygmuncie. Państwu również dziękuję. Do usłyszenia.